Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja jestem Tomek i jak w każdy piątek zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Od pewnego czasu, patrząc na zdjęcia zawodników Cross Racing Team, można było podejrzewać, że nastąpi zmiana osprzętu w tym teamie, a wczoraj zawodnicy na Instagram i na Facebooka wrzucali zdjęcia z backstage'u swojej sesji zdjęciowej, no i tam wyraźnie widać na strojach, że jest logotyp Shimano, więc Cross Racing Team zmienia dostawcę osprzętu ze SRAMa na Shimano. Nie jest to jedyny team, który dokonał takiej zmiany, bo widać już w peletonie, że kilka teamów dokonuje podobnej zmiany, a co się może z tym wiązać i jakie tego mogą być konsekwencje, to o tym możecie przeczytać w moim artykule na naszej stronie i go dam wam gdzieś w komentarzu albo w poście, w którym będę to wideo wrzucał. Druga wiadomość jest taka, że Beskid MTB Trophy jest już prawie wyprzedane, bo jak informuje organizator, sprzedało się już 70% miejsc na liście startowej. Także jeżeli planujecie start w tym wyścigu, to warto się pośpieszyć, no bo to po prostu może się wszystko wyprzedać. Trzecia i ostatnia wiadomość dotyczy teamu, który do tej pory znaliśmy pod nazwą Topic Ergon. Od teraz nazwa drużyny brzmi Canyon Topic Factory Racing. No i skład jest taki, jak był zawsze, czyli jest tam Lakata, Hynek, Bishop i dojdzie jeszcze kilku zawodników. Prawdopodobnie w pierwszej części sezonu nie zobaczymy na startach nigdzie Sally Bigam, no bo urodziła ostatnio dziecko i prawdopodobnie do ścigania wróci w drugiej części sezonu, a może w przyszłym sezonie. W piątkowym programie cyklicznym to już wszystko. Dzięki za uwagę, życzę wam udanego weekendu, no i widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia, cześć!